Zdradzę kolejny produkt, czyli czekolada gorzka. I w tym wariancie pozwolę sobie rozedrzeć to na kawałki. Cześć, witam Was ponownie w mojej kuchni i przed Wami zaraz szybki przegląd tego, co znajduje się w mojej lodówce, w szafce na produkty spożywcze. Bo to kolejne zestawienie produktów wartych uwagi, gdy naszym celem jest lepsza sylwetka, sprawność, zdrowie. Zaczynamy. No niestety parę rzeczy do dzisiejszego nagrania już wyjadłem, także szybki kurs po uzupełnienie zapasów i przeanalizowanie, dlaczego to wszystko jest tak dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To nie jest top 10 najlepszych produktów, jakie tylko są, tylko jest to kolejne zestawienie 10 wybranych produktów, które w ostatnim czasie, szczególnie przy okazji właśnie tej jesiennej pogody, zaczęły się coraz częściej pojawiać w mojej diecie, która ma cele niezmienne. Jem po to, żeby się odżywić, żeby mieć coś smacznego na talerzu, żeby się nasycić, żeby dostarczyć białko, żeby mięśnie rosły i żeby być osobą zdrową, bo jak zdrowie dopisuję, no to wszystkie cele dużo łatwiej osiągać. Zaczniemy od czegoś, czym już się pochwaliłem w pierwszych sekundach tego materiału. Fasola czerwona, czyli bardzo wartościowy składnik naszej diety. Fasola nas nasyci, bo ma dużo błonnika. Dostarczy szereg cennych minerałów, takich jak potas, który jest bardzo ważny, szczególnie dla osób, które regularnie trenują, regularnie się pocą i chciałyby, żeby mięśnie funkcjonowały prawidłowo i co więcej, żeby nie występowała retencja wody, nadmierne zatrzymywanie wody podskórnej, które może psuć naszą sylwetkę i trochę odbierać nam radość życia. Kiedy my na przykład staramy się, żeby trzymać założenia dietetyczno-treningowe, a na przykład waga nie spada, a taki był nasz cel. Fasola jest tania i jest dobrym źródłem białka. Łatwo podbić fasolą białko w naszej diecie, jednak haczyk jest taki, że nie jest to białko pełnowartościowe, o jakim moglibyśmy mówić w przypadku produktów odzwierzęcych, dlatego też fasolę nieprzypadkowo, komplementarnie warto wzbogacić innymi źródłami białka w naszej diecie. Jajecznica, jajka sadzone, kanapki z jajkiem, tam fasola pojawia się u mnie najczęściej i też pojawia się w takich miksach typowo meksykańskich, czyli mięso, fasola, w czymś to jest zawinięte i już prawie mamy posiłek i przechodzimy do produktu numer 2. Przesypane jeszcze na początku tego materiału migdały, które albo mi się coś pomieszało, albo mimo tej fali rosnących cen są relatywnie tańsze. Ponownie błonnik, zdrowe, wielonienasycone tłuszcze, bez nadmiaru komplikowania, o najlepszych tłuszczach porozmawiamy sobie w konkretnym materiale, natomiast warto jeść właśnie orzechy, migdały, bo jest to super zdrowe i ktoś tutaj może przecież skomentować to, że orzechy mają dużo kalorii, migdały mają duże kalorii i może to nie sprzyjać odchudzaniu. Dokładnie tak, kiedy rzucimy się od razu na to, żeby zjeść całą paczkę. Natomiast świetnym posiłkiem, hamującym łaknienie, odżywiającym nas, w połączeniu na przykład, tak jak w jednym z filmów z przykładowym dniem jedzenia widzieliście, z odżywką białkową lub na przykład z jakimś tam serkiem wiejskim, mogą być pełnowartościowym posiłkiem na szybko, na wygodnie, że nie trzeba ze sobą tachać czegoś albo podgrzewać tego posiłku, tylko łapiemy garść orzechów, zostawiamy sobie taką paczkę na nawet 4 razy, może nawet więcej razy, uzupełniamy, może jeszcze nie wspomnianym, obok serka wiejskiego odżywki białkowej z krem i mamy pełnowartościowy, świetny posiłek. Produkt numer 3, tego niestety nie mają w Biedronce, mają za to w Carrefourze, w Kauflandzie, czy tak jak my zamawiamy na przykład przez internet więcej takich chlebków, chleb białkowy o bardzo dobrym rozkładzie makroskładników i co jest wyjątkowe jak na tego typu produkt, jest to dosyć smaczny produkt, ułatwia trzymanie diety, która ma mniej kalorii i większy udział białka, bo można sobie życie utrudniać, ale podkręcenie białka w diecie już czyni cuda. Kolejna, może przyjemniejsza dla niektórych, część tego nagrania. Kakao jako element diety, jak najbardziej. Nawet możemy pójść o krok dalej i zdradzę kolejny produkt, czyli czekolada gorzka. Mamy tutaj szereg właściwości prozdrowotnych. Oczywiście spożywając te dwa produkty zachowujemy umiar. Nie robimy sobie z nich fundamentów do pozyskiwania energii w naszej diecie, natomiast nie możemy być obojętni na zawartość magnezu, żelaza, które jest tym lepiej wchłaniane, jeżeli podamy je w kompozycji z witaminą C. Szereg polifenoli, korzystna z perspektywy układu krążeniowego teobromina, czy też smak, czy też korzystną korelację między poziomem serotoniny, która jest odpowiedzialna za uczucie błogości, a to może być szczególnie decydujące o tym, że utrzymamy naszą dietę długofalową, szczególnie kiedy za oknem coraz mniej słońca. Dlatego też można śmiało sobie pozwolić w diecie na czekoladę, której im więcej kakao, tym lepiej dla nas, a ja takie kakao w proszku dosypuję sobie niekiedy właśnie do odżywki lub do porannej owsianki. A i zanim zapomnę, poproszę Was o łapkę w górę, jeżeli interesuje na przykład Ciebie, widzu, film o takiej tematyce, czyli właśnie prezentację produktów, prezentację przykładowych dni żywienia, no to będzie dla mnie jasny sygnał. Łapka w górę pod filmem
tam gdzieś, znajdziesz, na pewno. Kolejna szósta pozycja to biedronkowe mięso mielone na kotlety z fileta, z piersi, z indyka. Jak na mięso mielone wychodzi? Bardzo dobrze, 98% mięsa w składzie i dodatkowo mamy zaledwie 5% tłuszczu. Wrzucamy sobie takie mięcho na przykład na patelnię teflonową, to nie przywiera, to się nam usmaży i możemy właśnie skomponować danie z kuchni meksykańskiej, zrobić sobie z tego jakieś burgery, czy cokolwiek nam przyjdzie do głowy i możemy tym samym w smaczny sposób dorzucić bardzo dużą ilość białka bez zbędnego dodatkowego tłuszczu. Tak, to wygląda, tak, jak nie jest do góry nogami. A jak już na nas czeka przygotowany mięsny element naszego dania, no to po głowie może nam zacząć chodzić sos. I tutaj mam dla Was bardzo smaczne, ale co ważniejsze, bardzo zdrowe wybory dietetyczne, kiedy właśnie chcemy dodać sobie sos. Jogurt naturalny będzie filarem naszego sosu czosnkowego. Dodamy trochę pieprzu, trochę soli i dodamy czosnek, kultury bakterii z jogurtu, jak i masa prozdrowotnych składników z czosnku. Tutaj nie przesadzamy, żeby nie stracić wszystkich znajomych, jeżeli chodzi właśnie o kwestię tego, jak będziemy pachnieć po takim daniu. Natomiast dodajemy sobie do miseczki jogurtu naturalnego, dwa ząbki czosnku i pietruszkę, żeby zniwelować właśnie ten negatywny zapach i mamy świetny dodatek do na przykład dań mięsnych, które dostarczają właśnie, tak jak wspomniałem, we wcześniejszym produkcie spore ilości białka. A sosem numer dwa, który już od lat przewija się na tym kanale, guacamole, awokado przerobione na sos, czyli cytując takiego mema, to są zdrowe tłuszcze. Odkąd taki gotowiec w rozsądnej cenie zaczął być dostępny w Biedronce, to nie widzę uzasadnienia, żeby czegoś takiego nie wdrożyć do swojej diety, jak się lubi korzystać z sosów. Guacamole, tak jak pamiętacie z jednego z ostatnich nagrań, też można wykorzystać jako smarowidło na kanapkę, zamiast na przykład masła. Produkt dziewiąty, swoisty niezbędnik w okresie jesienno-zimowym, witamina D3, która pozwoli utrzymać nam zdrowie, sprawnie wykorzystywać mięśnie, rozwijać mięśnie, sprawnie spalać tkankę tłuszczową. Zresztą o witaminie D3 zrobię dedykowany, obszerny materiał, ale to jeszcze nie dzisiaj. I zbliżamy się do pozycji, nie wiem czy się nie pogubiłem, numer 10, czyli ziemniaki. Czyżby finał? Dokładnie taki, w związku z tym potężny produkt, który zrewolucjonizuje dietę, która ma prowadzić do tego, żeby spalać zbędną tkankę tłuszczową. Ziemniaki już ugotowane, ziemniaki o bardzo wysokim indeksie sytości. Możemy sobie, ponownie powtórzę, komplikować życie, ale to, co prowadzi nas do niższego poziomu tkanki tłuszczowej, to dostarczanie sumarycznie mniejszej ilości kalorii niż potrzebujemy. Dużo trudniej, jeżeli napychamy się przetworzonymi, małowartościowymi produktami. Natomiast, kiedy dostarczamy coś, co nas odżywi i ma sporą objętość, no to dużo łatwiej jest zjeść mniej kalorii. Nie jeść mało, ale jeść mniej, dzięki temu, że produkty są bardzo sycące, czyli objętościowe, a dostarczają niewiele właśnie nadmiarowej energii i właśnie w czołówce, w listach produktów wysokosycących są ziemniaki gotowane. Bez zbędnych dodatków, oczywiście jako dodatek taki niezbędny, dodajemy produkt białkowy, dodajemy jakieś warzywa, dodajemy inne, na przykład produkty, które znalazły się właśnie w dzisiejszym zestawieniu. I w tym wariancie pozwolę sobie rozedrzeć to na kawałki. Nie musimy tracić czasu na obieranie, przygotowywanie. Na patelnię szybka akcja, jesteśmy napchani i zapominamy na wiele godzin, co to był głód? Co to był głód? Podsumowując, jeżeli chcemy mieć niski poziom tkanki tłuszczowej, wysoki poziom masy mięśniowej, musimy stawiać na to, co działa w długim dystansie. A w długim dystansie zadziała przewaga produktów nieprzetworzonych. Jak będzie więcej wartościowego jedzenia, to tym łatwiej nie rzucić nam się na coś, co jest sugerowane właśnie głodem i nasz organizm podpowiada, może zjedz to, może zjedz tamto, a trzeba temu zapobiec. Czyli jemy to, co syci, to, co wartościowe, to, co ma względnie dużo białka, to pozwoli nam rozwijać i utrzymywać masę mięśniową, i dodatkowo w naszej diecie znajdzie się również miejsce na cokolwiek tam nam przyjdzie do głowy. Na dzisiaj to wszystko. Podzielcie się w polu komentarzy swoimi odkryciami żywieniowymi. Widzimy się w kolejnych materiałach, a gdzieś tutaj, może obok mojej twarzy, może tu, może tam, pojawi się film, który wystarczy kliknąć, jeżeli chcecie zapoznać się z przykładową dietą na spalanie tkanki tłuszczowej. Do zobaczenia. Cześć!